Ból lędźwi jest chyba najbardziej rozpowszechnionym problemem z kręgosłupem. Myślę, że większość osób przynajmniej raz się z nim zetknęła. Może on dotyczyć sportowców, osób ćwiczących na siłowni, czy również osób mających dosyć mało aktywny tryb życia, które dużo siedzą w ciągu dnia. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć, w jaki sposób o ten kręgosłup możemy zadbać. Chcę Wam wytłumaczyć, na czym polega anatomia, mechanika odcinka lędźwiowego, żebyście lepiej zrozumieli, co tam się dzieje. Przedstawię Wam eksperyment z bananem, a na końcu filmu pokażę Wam najprostszy trik, o którym większość osób zapomina, a który będzie zbawieniem dla Waszego kręgosłupa. Jeżeli temat kręgosłupa jest dla Ciebie interesujący, informacje mogą okazać się dla Ciebie przydatne, zostaw subskrypcję, ponieważ w następnych odcinkach będę ten temat rozwijał bardziej szczegółowo. Zaczynamy od wytłumaczenia anatomii, mechaniki odcinka lędźwiowego, żebyście zobaczyli, co tam się może dziać. I tutaj posłużę się rekwizytem. Przygotowałem taki eksperyment. Banan. Banan bardzo dobrze oddaje sposób krzywiznę kręgosłupa. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli wywieram nacisk z góry na dół, to ten nacisk może być rozłożony przez to, że ta nasza struktura się wygina. Tak? Ona jest elastyczna i te napięcia mogą się fajnie nam rozłożyć. I kręgosłup lędźwiowy właśnie jak najbardziej powinien być elastyczny. To jest podstawa. Musimy go mobilizować, on musi być ruchomy. I teraz zobaczcie, co się dzieje, jeżeli ja będę cały czas wywierał nacisk jeżeli siła będzie przyłożona w jedną stronę. On w którymś momencie, ta konstrukcja na pewno w którymś momencie nam się przełamie. I to jest właśnie taki obrazowy model wypadnięcia kręgów międzykręgowych, wypadnięcia dysków. Właśnie jeżeli ten nacisk jest zbyt długi, w którymś momencie to się dzieje. Ok, więc pierwsza rzecz, jaką musicie zrobić, to jest mobilizacja swojego kręgosłupa. Dokładnie tego rusztowania. Nie mówię na razie o mięśniach otaczających kręgosłup, tylko o samym kręgosłupie. Czyli ta nasza krzywizna lędźwiowa, ona musi być w miarę elastyczna, skręcać się, wyginać się w jedną, w drugą stronę. I spójrzcie na te ćwiczenia, które taką mobilizację mogą Wam ułatwić przeprowadzić. Ok. Pierwsze ćwiczenie to będzie przekładanie nóg ze strony na stronę. Jest to ćwiczenie, które będzie skręcało Wasze lędźwie. Dzień dobry, Kotek. Ruch skrętny dla lędźwi to jest bardzo fajny ruch, ponieważ rzadko robimy go w ciągu dnia, szczególnie jeżeli mamy pracę siedzącą, często ten ruch rotacji jest zatracany, kompresja na kręgosłup jest cały czas z góry na dół. Dobra, Kotek sobie poszedł, wracamy. Dawaj, kładź się, Arturek. Drugie ćwiczenie. To jest takie rolowanie miednicy, tylko spójrzcie tutaj dokładnie na sekwencję tej rolki. Najpierw napinam brzuch i pośladki, zaczynam rotować odcinek lędźwiowy, powolutku, tak jakbym mógł poruszać jednym kręgiem naraz, odrywam dalsze części. Płynny ruch, brzuch, pośladki cały czas są napięte. Teraz spójrzcie na błąd, jaki tu można robić, czyli zbyt mocne wykrzywienie na kręgosłupie. Tak? Nie robimy takiego mocnego mostu. Tutaj widać, że brzuch już nie jest napięty. Drugą kwestią, o jaką musicie zadbać, to jest wzmocnienie gorsetu mięśniowego otaczający odcinek lędźwiowy. Czyli to będą mięśnie, grupa mięśni brzucha, grupa mięśni lędźwi i jeszcze raz użyję naszego rekwizytu, tak? Grupa mięśni brzucha, grupa mięśni lędźwi i tutaj jeszcze poniżej lędźwiami znajduje się co? Dubsko, tak? Czyli pośladki. One też są odpowiedzialne za prawidłowe ułożenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. I zobaczcie, jakie to mogą być ćwiczenia.
I trzecia rzecz, która jest najprostsza, o której jednak większość osób zapomina, jest po prostu dekompresja odcinka lędźwiowego poprzez wyciągnięcie się. Bo teraz, jeżeli ja nawet napinam brzuch, napinam tyłek, ustawiam prawidłową miednicę, a moja góra jest ułożona w ten sposób, to odcinek lędźwiowy dalej będzie przyjmował obciążenia większe niż jest to potrzebne. I teraz spójrzcie, w jaki sposób należy się prostować, no bo nie jest to takie oczywiste. Najczęściej, gdy proszę kogoś, żeby się wyprostował, ludzie wyciągają do góry brodę. To jest błąd. Zwróćcie uwagę, jak wy to robicie. Żeby złapać dobrą, wyprostowaną sylwetkę, wyciągamy kręgosłup, ale brodę dociągamy do szyi, napinamy brzuch, napinamy tyłek, rotujemy miednicę wewnętrznie. Tak? Długi kręgosłup, ale nie zadarta broda. Jeżeli chociaż jedna z tych trzech rzeczy, o których mówiłem, dotyczy Ciebie, zostaw like, zostaw komentarz, udostępnij ten materiał swoim znajomym. Niech dobra nowina się niesie. Siemanko.